No dzień dobry, moje kochane wodniki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 24 do 30 stycznia 2022 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co dla Was, a resztę zostawcie. Oczywiście zachęcam do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Także bardzo, bardzo Was proszę, zanim zadacie mi jakiekolwiek pytanie, czy tutaj, czy na Facebooku, to oczywiście zapraszam do zapoznania się z tym filmem, z tym opisem pod filmem najpierw. I z góry Wam za to bardzo, bardzo dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. Jeśli macie ochotę, napiszcie komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, oczywiście zachęcam do subskrypcji. No i cóż mogę powiedzieć? 100 lat, moje drogie wodniki. Jeżeli obchodzicie urodzinki w tym nadchodzącym tygodniu, to wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, tak? Niech Wam się darzy, kochani. Dobra, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra? I oczywiście karta opiekuńcza dla Was na ten nadchodzący tydzień. Zobaczmy kartę opiekuńczą dla moich wodników. Ale wyleciało i macie dwie. Ok. Pierwsza to priorytety. Uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. Tak jest. I druga karta to osiągnięcia. Goń za swymi marzeniami. Będziesz zaskoczony, dokąd Cię zaprowadzą. Super. Dobra, zostawimy tak. Ok, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Dwójka pentakli, bardzo fajnie. Energia równowagi, energia zbalansowania. Energia też żonglowania takiego bardzo dobrego, bym powiedziała, pomiędzy różnymi aspektami w Waszym życiu. Część z Was ma dwa zawody, dwie prace, pomiędzy którymi bardzo fajnie tutaj współgracie. Część z Was dobrze tutaj żongluje pomiędzy pracą a życiem prywatnym, pomiędzy obowiązkami a przyjemnościami, tak? Także bardzo fajny taki harmonijny tydzień. Wszystko będzie dobrze się układać. Może być potrzeba podjęcia jakiejś decyzji, ale to zaraz zobaczymy. A propos właśnie jakiejś stabilizacji przyszłości, ale ogólnie widzę bardzo dużą równowagę właśnie. Takie poczucie harmonii, że wszystko jest tak, jak być powinno. Układa się tak jak powinno. Dobra, co miłego się może wydarzyć? Wisielec. No, kochani, po pierwsze może się szykować jakaś przerwka, jakaś stagnacja, jakiś urlop. Coś, dzięki czemu naładujecie bateryjki. Po drugie, mam wrażenie, że uda Wam się coś zerknąć na coś, spojrzeć na coś z innej perspektywy. I to da Wam właśnie nową perspektywę, nowe możliwości. Być może coś stanie się dla Was jasne, klarowne właśnie w tej sytuacji. No zobaczmy tego wisielca. Zobaczmy tego wisielca. O cóż tu może chodzić? Trójka buław. Dziewiątka buław. I szóstka mieczy. Król mieczy, Wasza energia, królowa buław, czwórka pentakli. Kochani, coś chodzi o jakiś ruch do przodu. Część z Was może myśleć tutaj o jakiejś przeprowadzce, o jakimś wyjeździe. Ale to się wiąże ze zmianami dużymi w Waszym życiu, jakby nie patrzeć. I troszeczkę tutaj jesteście poblokowani, bo zastanawiacie się, czy to będzie korzystna sprawa dla Was, tak? Mamy tego króla mieczy, mówię, Waszą energię, pod spodem królowa buław. Na spodzie jest jeszcze król buław, tak? Czwórka pentakli, więc może to być kwestia właśnie też zamieszkania z kimś. Mamy kochanków na spodzie, dwójka pentakli. Dobra, powiem, pierwsza sprawa wygląda tak, że faktycznie może dostaliście jakąś nową ofertę finansową, może jakąś możliwość zamieszkania gdzieś, gdzie zawsze marzyliście, może jakąś możliwość podróży, tak, wyjazdu gdzieś. I kochani, troszeczkę się tutaj wahacie, czy to jest właściwa decyzja. Mówię, jest blokada, trochę obawiacie się, że to przyniesie więcej szkody niż korzyści, ale kochani, mamy dwie karty ruchu do przodu, tak? Wy już zmanifestowaliście ten ruch do przodu i mam wrażenie, że w tym tygodniu
tego nie uda Wam się właśnie spojrzeć na to z innej perspektywy. Może uda Wam się dostrzec, że blokady, którymi się kierowaliście, wcale nie są takimi blokadami, że łatwo można je poodcinać i ruszyć jednak po swoje marzenia, po swoje plany, tak? Uwolnić się z jakiejś takiej strefy komfortu i spojrzeć na sprawy, właśnie mówię, całkowicie inaczej. Jedno jest pewne, nabierzecie klarowności i cokolwiek Was tutaj blokowało, mam wrażenie, że te blokady po prostu puszczą i wszystko stanie się dla Was jasne. Mówię, to może dotyczyć przeprowadzki wyjazdu, ale nie musi. Oczywiście to może być dotyczyć każdej innej sprawy w Waszym życiu. Jeżeli czujecie, że z czymś chcieliście iść do przodu, z jakimś projektem, pomysłem, ideą czy czymkolwiek, związkiem dla niektórych z Was, bo mamy tutaj króla i królową buław, ale czuliście się zablokowani, czuliście, że to jeszcze nie to, nie czas, albo nie wiedzieliście, na czym stoicie, no to kochani, w tym tygodniu nabierzecie jakiejś takiej klarowności. Mówię, spojrzycie na coś z innej perspektywy, dzięki czemu te Wasze myśli też popłyną i staniecie się otwarci na te zmiany i na ruszenie właśnie do przodu. Właśnie uświadomicie sobie być może, co jest dla Was najważniejsze i zaczniecie gonić za swoimi marzeniami, tak jak mówią karty opiekuńcze, tak? Dobra, na co uważać? Paź buław. To jest albo jakiś młodszy znak ognisty, baran, lew, strzelec, albo jakieś wiadomości, albo jakieś takie, bym powiedziała, niedziałanie trochę nierozmyślne, takie wskoczenie na głęboką wodę. Zobaczmy tego pazia buław, o co tutaj chodzi. A, tu mamy tego wisielca. Czwórka pentakli. Dobra. Wiecie co? Tu karty mówią też, żebyście nie zostali w tej energii wisielca zbyt długo. Że tutaj są pewne sprawy, które faktycznie musicie odpuścić i być może przyspieszyć albo postawić na komunikację. Jeżeli coś jest dla Was jeszcze niejasne w związku z tymi sprawami, które idą do przodu, to być może trzeba będzie się tutaj doszperać jakichś nowych rzeczy, doszperać jakichś informacji, być może zapytać kogoś bardziej doświadczonego, tak? Tak, żebym powiedziała, że zanim wskoczycie w tą nową ścieżkę, w tą nową drogę, zanim tu zaryzykujecie, to też upewnijcie się, że wiecie wszystko na ten temat, na dany temat. Także tu jest ważne, żeby otworzyć się na komunikację, na ruch do przodu, nie stać tylko w miejscu, bo być może jest to jakaś taka jednorazowa okazja, ale jednocześnie nie robić niczego takiego nieroztropnie, bądź jeżeli nie jesteście pewni jakieś tam rzeczy, to żeby właśnie może zainspirować się tutaj osobami, które już tak zrobiły, bądź które są doświadczone w tej kwestii, bądź zapytać się kogoś po prostu doświadczonego a propos właśnie tego ruchu do przodu, tak? Ciężko mi powiedzieć, co to dla Was jest, kochani, ale tak to wygląda. Dobra, zobaczmy, co w miłości. Sprawiedliwość. Bardzo fajnie. Możecie tu mieć z wagą do czynienia. Sprawiedliwość oznacza karmę, zwrot karmy, więc kochani, bym powiedziała, że jeżeli coś tam się nie układało w życiu Waszym miłosnym, no to teraz sprawy mogą się naprawdę odwrócić. Dla niektórych z Was może oznaczać legalizację małżeństwo, tak? Legalizację związku. Dla niektórych z Was może oznaczać rozwiązanie jakiegoś sporu, jakiegoś konfliktu, rozwiązanie jakiejś sprawy. Dla części z Was może to być kwestia podpisania umowy, nawet nie tyle właśnie małżeńskiej, co być może właśnie na jakieś kupno domu, może się gdzieś właśnie przeprowadzacie, może chcecie zamieszkać razem albo coś w tym stylu. Zobaczmy, o co chodzi z tą sprawiedliwością, tak? No dla niektórych z Was oczywiście to też może oznaczać rozwód, no nie będę ukrywać. Zobaczmy sprawiedliwość. Król kielichów, możecie mieć do czynienia z jakimś strygon wody, rak, ryby, skorpion. Wow, i as kielichów, super. I rycerz kielichów, mocno kielichowo, kochani, i kochankowie na spodzie. Nie no, pięknie, powiem Wam tak, że rozwodów na pewno tutaj nie widzę. wręcz przeciwnie, kochani. Jeżeli jesteście singlami, bo od tego zacznę, bo jednak mamy tutaj tego asa kielichów, więc zacznę od singli. Jeżeli jesteście singlami i poszukujecie miłości, kochani, w tym tygodniu karma może się do Was naprawdę bardzo, bardzo uśmiechnąć i wszechświat może się bardzo do Was uśmiechnąć, ponieważ na Waszej drodze stanie ktoś bardzo, bardzo dojrzały emocjonalnie. Mówię, mocno trygon wody Wam się pojawił, więc może to być ktoś z trygonu wody, ale mówię, mamy tą sprawiedliwość, więc to może być również waga, bliźnięta, bądź ktoś z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec, tak?
No i kochani, ta osoba jest bardzo dojrzała emocjonalnie, gotowa na otwarcie się emocjonalnie, tak? Emocjonalne, gotowa zainwestować właśnie w jakiś nowy związek. No jest to zdecydowanie ktoś nowy, więc nie żadne eksy, eksowe, nie z żadne osoby z przeszłości, tylko faktycznie nowa miłość, nowe uczucie, nowa szansa. No i widać, że ta osoba jest bardzo zafascynowana Wami, że chce z Wami spróbować. To jest typowy romantyk, będzie Wam kupować róże, będzie zapraszać na kolację. To jest typowa romantyczka, będzie Was gładzić po rękach, mówić miłe słowa, tak? Flirtować z Wami. Piękna, piękna energia, naprawdę taka czysta, takiej miłości, takiej budzącej się miłości, bym powiedziała, ale bardzo, bardzo dużo emocji tutaj w tym wszystkim. No i kochani, na spodzie mamy kochanków, więc oczywiście decyzja należy do Was, ale mamy tutaj potencjał na bratnią duszę, na wyrównanie energii i na stabilną, fajną energię. No na spodzie macie jeszcze dziesiątkę pentakli, więc zdecydowanie jest to ktoś, kto, z kim możecie tutaj założyć właśnie stabilizację i stałą fajną rodzinę, tak? Małżeństwo. Więc no cóż Wam będę mówić, no super, po prostu super, tak? Dla części z Was, jeżeli jesteście w takich świeższych związkach, kochani, to może być kwestia wyznania miłości, tak? To naprawdę może być wyznanie miłości albo zaręczyny, tak? Czy zostaniesz moją żoną? Po prostu, panowie, może Wy się w końcu odważycie swoim kobietom zadać to pytanie, bo zdecydowanie mamy tutaj tą stabilizację, chęć założenia rodziny. No i właśnie oczekiwanie na decyzję partnerki, partnera, tak? No partnerki, no zazwyczaj panowie jednak prosicie Wy o rękę, tak? Moje drogie panie, to czekajcie oczywiście na propozycję partnera, tak? No i decyzja oczywiście należy do Was. Aczkolwiek, no mówię, widzę tutaj legalizację jak najbardziej, więc małżeństwo może być jakieś na horyzoncie. Dla części z Was, kochani, faktycznie to jest początek jakiejś nowej przygody. Może być związane to z przeprowadzką, to Wam powiem, do jakiegoś nowego, wymarzonego domu. Może wcześniej nie było Was na to stać, a w końcu gdzieś tam finanse zaczęły się dobrze układać i jesteście gotowi na kupno wymarzonego domu bądź mieszkania, w którym w końcu poczujecie się właśnie jak w domu, w końcu poczujecie się stabilnie, bezpiecznie, że jesteście na swoim, w swoim gniazdku i jest dobrze tak, jak jest, dzięki czemu Wasza relacja się pięknie wzmocni, rozwinie. Mam wrażenie, że to też tak wpłynie bardzo emocjonalnie na Was, bo w końcu poczujecie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i jeszcze z właściwą osobą przy swoim boku, tak? To Wam da takie poczucie komfortu, ale jednocześnie no mam wrażenie, kochani, że będziecie patrzeć na tego swojego partnera, partnerkę w tym tygodniu na zasadzie, Boże, jak ja Cię kocham i jak ja się cieszę, że na Ciebie trafiłam, tak? Także super. Jeżeli, kochani, nie chodzi o jakieś inwestycje, tak? Chociaż, no mówię, z tą sprawiedliwością, to tak mi się trochę kojarzy właśnie podpisywanie umów, czegoś takiego, już coś konkretniejszego. Ale to może być kwestia, jeżeli w ostatnim czasie gdzieś tam partner, partnerka Was trochę zaniedbał, zaniedbała, to może być zwrot nawet karmy takiej na zasadzie, kochani, zabieram Cię na randkę, tak? Zabieram Cię do kina, chcę Ci kupić prezent, tak? Takie dopieszczenie siebie po czasie, gdzie, nie wiem, gdzie w ostatnim czasie troszkę zaniedbaliście tą relację, ten związek, tak? To może być właśnie po prostu taka energia, ale mówię, dużo miłości, dużo ciepła dla części z Was, naprawdę tutaj nowe początki, nowe projekty, nowe pomysły, wejście na wyższy poziom no i dużo miłości, no cóż Wam będę mówić, dużo miłości, moje drogie wodniki, super. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, wieża. Coś tu pierdyknie. Może się szykować jakaś kłótnia. Może się szykować jakaś gorąca atmosfera, albo po prostu wydarzy się coś nieoczekiwanego, coś, czego się nie spodziewacie. Nie zawsze wieża przynosi negatywne, że tak powiem, wiadomości. Czasami jest po prostu zakończeniem i zaskoczeniem i gromem z jasnego nieba. Także zobaczmy tą wieżę. Nie demonizujmy od samego początku, tylko zobaczmy, o co konkretnie chodzi. Król buław. Rydwan. Siódemka mieczy. Kochani, jeśli wybieracie się w podróż do kogoś albo czekacie na przyjazd czyjś do Was,
jakiś długo niewidziany przyjaciel, przyjaciółka, ktoś być może z trygonu ognia, baran, lew, strzelec. Oczywiście nie musi to być, może to być skorpion, może to być rak, może to być wodnik, tak jak wy. Dużo znaków nam się pojawiło, także to też nie jest ważne w tym momencie. I jest to jakiś taki przyjaciel, z którym dobrze się czujecie, być może mówię członek rodziny, to coś tutaj nie wypali w tym tygodniu. Coś zostanie odwołane, jakiś lot zostanie odwołany, jakaś podróż zostanie odwołana. Mam wrażenie, że to nie będzie wynikać właśnie tutaj z oszustwa, bo pojawiła nam się siódemka mieczy, że ta osoba nie chce do Was przyjechać i będzie coś tutaj ściemniać. Bardziej mi się wydaje, że to może być kwestia wyniku sytuacji obecnej, jaka panuje na świecie. Może zostaną wprowadzone jakieś restrykcje, może ktoś, nie wiem... coś nie uda się zrealizować, jakiegoś planu, może ktoś nieoczekiwanie dostanie jakąś informację i nie będzie mógł przyjechać. Ciężko mi powiedzieć, co to jest, ale mówię, jeżeli tutaj, mówię, wyplanowaliście jakąś podróż, bo czekacie na przyjazd czyjś do Was, do siebie, tak? To jest takie Wasze marzenie, może planujecie to już od dłuższego czasu, może to jest takie spotkanie po latach, to coś, kochani, może tutaj nie wypalić ze względu na jakieś właśnie tajemnicze okoliczności, ponieważ no mamy ten księżyc, więc coś tutaj nie będzie wyjaśnione, coś się stanie nieoczekiwanie i mówię, mam wrażenie, że tutaj nie dojdzie do tego spotkania, nie dojdzie do jakiegoś spotkania, nie dojdzie do jakiejś podróży, nie dojdzie do jakiegoś wyjazdu, przyjazdu w związku właśnie ze spotkaniem z przyjacielem, przyjaciółką bądź z jakimś członkiem rodziny. Ale kochani, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ mam wrażenie, że widocznie tak musiało być. Może to będzie czas po prostu dla Was, żeby tu się zastanowić nad jakimiś rzeczami. Być może tutaj poprzez to, że nie spotkacie się z tą osobą, będziecie mieć więcej wolnego czasu, żeby wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu, żeby zastanowić się nad jakimiś sprawami finansowymi bądź związkowymi. I to też Wam da jakąś taką klarowność w życiu, tak? Że tak powiem. Może po prostu kwestia taka, że to jest czas nieodpowiedni dla Was, żeby się tutaj spotkać. I mam wrażenie, że to spotkanie po prostu zostanie przesunięte na inny termin. Mhm. Coś tu, kochani, po prostu nie wypali. Coś nie wypali. No. Dobra. Praca i finanse. Łach, diabeł. A czemu diabeł? Karta koziorożca, więc może to jest kwestia, że macie z koziorożcem jakimś do czynienia. Ale kochani, to są jakieś uzależnienia, uwiązania, jakieś zniewolenie, jakieś obsesje, jakieś rzeczy, które też Was blokują przed pójściem naprzód, tak? Być może jakieś toksyczni ludzie w Waszym środowisku. Może ogólnie toksyczne środowisko. Być może Wasze jakieś toksyczne zachowania, które blokują Was przed pójściem właśnie naprzód. Zobaczmy tego diabełka. Piątka kielichów. A, okej. Okay. Mhm, już wiem. Kochani, to, co blokuje Was przed rozwojem i pójściem naprzód, to jesteście Wy i Wasze jakieś niepowodzenia z przeszłości. Mam wrażenie, że w kółko i w kółko analizujecie coś, co kiedyś Wam nie wyszło. I to jest to, co blokuje Was przed uzyskaniem Waszego pełnego potencjału. Mamy tutaj tą naszą cesarzową, mamy siłę. Na spodzie mamy czwórkę buław. Tak, tu trzeba odejść po prostu od jakichś lęków, żeby taka równowaga mogła wejść do Waszego życia, tak? Jest coś z przeszłości, coś, co wydarzyło się z przeszłości. Może to być jakaś osoba też z przeszłości, która, nie wiem, odrzuciła Wasz projekt albo powiedziała jakieś słowa, które teraz cały czas wałkujecie w kółko i w kółko. Widzicie, te dwie osoby mają schowaną głowę, tak? Obydwoje tak jakby są przytłoczeni tym, co się wydarzyło, tak? Czują się uwiązani i zablokowani. Kochani, to jest czas, żeby właśnie odzyskać równowagę, żeby pokonać jakieś swoje lęki. Więc zastanówcie się, jeżeli w sprawach finansowych nie uzyskujecie jakichś tam efektów, które pragniecie, dlaczego tak się dzieje? Co Was blokuje przed osiągnięciem swojego pełnego potencjału? Przed rozwojem, przed sięganiem po więcej? Bo to może być po prostu lęk sięgania po więcej, w obawie, że coś stracicie, że nie będziecie wystarczający, że coś nie pójdzie po Waszej myśli, tak? Kochani, te lęki trzeba uwolnić. Jeżeli sami nie potraficie, czas się odezwać do jakiegoś psychologa, psychoterapeuty i po prostu przepracować te rzeczy. Potencjał, jaki w Was drzemie, jest potężny. Mamy cesarzową i mamy siłę obok siebie, tak? Mamy piękne, potężne postacie, które pokonują
pokonały swoje lęki, które znają swoją wartość, które wiedzą, co jest dla nich najważniejsze, które gonią za swoimi marzeniami i które nie trzymają się jakichś spraw z przeszłości. Zostawiają przeszłość tam, gdzie powinna być. Ich nic nie blokuje, kochani. I to jest to, co możecie osiągnąć, kim możecie być w życiu. Tylko ważne jest, żeby uświadomić sobie te aspekty, które Was blokują, tak żeby otworzyć się po prostu na coś nowego, co doda Wam skrzydeł, że tak powiem, tak? Co da Wam szansę na zbudowanie swojego zakątka raju, dzięki któremu odejdziecie po prostu od lęków i od tego, co Was blokuje, dzięki czemu ta równowaga nadejdzie w Waszym życiu, pewien cykl się zakończy, nie będzie tej niepewności, a Wasze marzenia zaczną się spełniać, tak? Także tutaj bym powiedziała, że pod takiej od strony takiej emocjonalnej, bardziej czytanie, jeśli chodzi o finansowe sprawy, tak? Jeśli chodzi o finansowe sprawy. Kochani, powiem Wam tak, że jeżeli chodzi jeszcze o jakieś toksyczne osoby w Waszym otoczeniu, tak z innej beczki, bo to może być energia właśnie tych osób, to mam wrażenie, że jest energia Wasza, bo jest bardzo silna, bardzo mocna, tak? Jeżeli są jakieś osoby w Waszym otoczeniu, które życzą Wam źle, które są toksyczne, które kłamią, oszukują, manipulują, mam wrażenie, że pożegnacie je z kwitkiem w tym tygodniu, szczególnie jeżeli to Wy jesteście na stanowisku kierowniczym, bo mamy tutaj cesarzową. Może wiecie, że ktoś Wami manipuluje, że ktoś Was oszukuje, że ktoś nie mówi Wam całej prawdy i stwierdzicie, dobra, czas po prostu zrobić przesiew, tak? Oddzielić ziarno od plew, tak? I po prostu wywalić tych diabełków, bo to nie wpływa dobrze, powiedzmy, na losy firmy, tak? I powiem Wam, że ta piątka kielichów może być energią właśnie tych osób, które po zwolnieniu będą żałować swoich postępków, a Wy odzyskacie spokój, siłę i stabilizację po prostu i będziecie mogli w końcu pójść dalej na spokojnie, bez obaw, że jakieś tutaj niefajne osoby po prostu manipulują Wami albo działają na niekorzyść po prostu firmy a Wy odzyskacie tutaj spokój, właśnie tą stabilizację i tą równowagę, tak? To jest też przekaz dla części z Was. Dobra, zobaczmy radę. Dziesiątka pentakli. Kochani, pamiętajcie, że nie tylko pracą człowiek żyje. Spędźcie trochę czasu z rodziną, z bliskimi, z małżonkiem, małżonką, z dziećmi, wnukami, tak? Pamiętajcie również właśnie o tych więzach rodzinno-przyjacielskich. Z przyjaciółmi spędźcie więcej czasu. Otwórzcie się też na nowe osoby, które wkraczają w Wasze życie, na nowych przyjaciół, na nowe miłości, tak? Z dziesiątką pentakli też bym powiedziała może kwestie zabezpieczenia na przyszłość. Może nie wiem, czy macie jakieś ubezpieczenie, nieubezpieczenie, może jakieś lokaty, może jakieś, wiecie, odkładacie na emeryturę, czy coś w tym stylu. Może warto by było się zastanowić nad takimi rzeczami, tak? Nad zabezpieczeniem swojej przyszłości w jakiś tam sposób, taki właśnie finansowy, materialny. To też pomyślcie o tym. Dobra, zobaczmy zwierzaczka dla Was. Mamy mróweczki. Time to collaborate. Czas na współpracę, kochani. Czyli czas na współpracę. Więc wywalcie swojego życia osoby, które nie współpracują. Otwórzcie się na współpracę właśnie z nowymi osobami, które wkraczają w Wasze życie. Otwórzcie się na współpracę z domownikami, na nowe możliwości również w swoim życiu, tak? Co mamy tutaj? Mamy skarabeusza. Magic works through you. Właśnie, magia działa poprzez Was. Magia nie jest czymś z zewnątrz. Czasami jest oczywiście czymś, co napływa. Ale magia działa przede wszystkim poprzez Was. To Wy jesteście twórcami magii w swoim życiu, więc uwierzcie w to, że potraficie stworzyć rzeczywistość taką, jaką pragniecie. I na spodzie co mamy? Krowę. The miracles are endless. Dokładnie. Cuda są nieskończone, więc zaufajcie wszechświatowi, zaufajcie sobie, że możecie stworzyć te nieskończone cuda, że stać Was na więcej, że możecie pokazać tą magię poprzez siebie. Także piękne, piękne karty macie, piękne przekazy, moje drogie wodniki. W tym tygodniu urodzinowym. A teraz co? Jeżeli macie jakieś pytania, to wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla Was karty z odpowiedziami na te Wasze pytania. Zobaczmy, co tu dla moich wodniczków na ten tydzień wyjdzie. Dobra, mamy jedyneczkę, dwójka i trójka. Także kochani, jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby zastanowić się nad wyborem Waszej odpowiedzi, zatrzymajcie sobie filmik, ja odsłaniam nasze karty. Odpowiedź numer 1 brzmi: jeśli uwierzysz. Tak jest. Odpowiedź numer 2 brzmi:
Sukces! Super! I odpowiedź numer 3 brzmi: nie. I to z wykrzyknikiem. Oj. No cóż, tak, tak też bywa. Wszystkiego co najlepsze, moje drogie wodniki. Jeszcze raz 100 lat, 100 lat najlepszego. No i do zobaczenia za niedługo. Buziaki. Pa, pa.